Dzień dobry, albo dobry wieczór, to zależy, czy bardziej jesteście na dole, czy na górze Polski. Ja was będę dzisiaj uczył nauki, ale zanim przejdziemy do tej nauki ważnej, bardziej, to ciekawostka. To są okulary. Okulary. Co to są za rzeczy? Otóż takie okulary są. Jak ktoś je założy, kto ma widok z oczu gorszy, to potem ma już lepszy trochę. A więc oczywiście królowa nauk. Matematyka. Matematyka to ogólnie są liczby, ale nie tylko. Są to też trójkąty, kwadraty i takie, co tych kątów mają dużo. Na przykład trzynastokąt. Moje ulubione w matematyce to jest są litery. Na przykład x, bo x często jest w matmie. Często go ogólnie znajdujemy tam. Polski język to jest bardzo ładny język, ale też jest to język trudny. I dlatego mamy takich jak Mickiewicz i takich jak Słowacki. I oni pisali różne książki, dziwne, nie rozumiem ich. I tak oni się raczej nie lubiali. Nie lubili się, chyba. Też mamy w języku polskim sylaby, zdania złożone i te mniej, w sensie niezłożone. I te mniej niezłożone są gorsze. Ja ich nie lubię, bo są bardzo proste. J angielski. Język angielski to chyba jeden z moich ulubionych języków różnych. Może się przedstawmy. I am Chris. And you? Nie. Nie macie jak mi odpowiedzieć, ale trudno. Możecie być James. Przeprowadźmy sytuację w sklepie. Taką, że ja w sklepie i ty też tam i się spotykamy i ja się pytam: hello? A ty odpowiadasz. No i znowu nie możecie odpowiedzieć. Ale to przerwa na reklamę. Woda Hydropoli Kali Pali Fit. Kup ją, nie pożałujesz, a jak nie kupisz, to zobaczysz. Ja bym na twoim miejscu kupił, bo nie chciałbym zobaczyć. Tą reklamę też mówiłem ja i mi nie płacą za to. A więc historia. Tego było dużo, ale ja opowiem tak, że niedużo będzie. Tak. Łatwiej. A więc tak od początku to żyły kiedyś dinozaury i potem teraz już nie żyją, bo umarły. Teraz żyje dużo różnych, na przykład ludzie, takie inne, nie dinozaury. Z ludźmi się też kojarzy ogólnie cała historia, bo oni zrobili dosyć, w sensie my, dosyć dużo. Polecieliśmy na przykład w kosmos kiedyś i teraz nawet kilka razy. Królowie byli w Polsce, dużo ich było i nie tylko w Polsce, też gdzie indziej. I są też i były daty. Ich jest bardzo dużo i ich nie znam wszystkich, nikt nie zna ich wszystkich, ale znam parę. Ale wam nie powiem. Biologia. Bios i logos. To jest z innego języka, w sensie nie naszego, i znaczy nauka o życiu, chyba. Albo na odwrót, bo to jest jak z mnożeniem. Mamy ogólnie na świecie takie zwierzęta jak
Sowa. Są też, jest też kurczaki. Są, bo ich dużo jest. I coś, czego już nie ma, bo umarły, to dinozaury. To też biologia była, ale nie żyją. Za dinozaury teraz mamy koty. Nawet ja mam. Ale nie są w tym pokoju. Wychowanie fizyczne. Inaczej WF. Jakie mam zrobić WF? A więc żebyśmy żyli fajnie i mieli ciało zdrowe, to trzeba robić rzeczy. Takie jak na przykład przysiady. Są też inne niż przysiady, na przykład pompki i też jest, są inne. Chemia. Nie będę ukrywał, nie lubię. Ale są takie pierwiastki różne i one się łączą. I potem się też niektóre odłączają. I jest na przykład C, czyli węgiel. Woda, czyli H2O, wystarczy kropla. Na żarty też się miejsce znajdzie. I woda ma czasami H2O i czasami ma H2O2. I to się różni tym, że to drugie ma o jeden tlen więcej. Geografia to ogólnie miasta i kraje. W sensie, gdzie są. Wszystkich nie znam, ale wiem, że jest ich bardzo dużo. Kolejną sprawą są wulkany. One są z lawą i czasami się ta lawa wylewa, a czasami się nie wylewa. I to zależy od wulkanu. Geografia to też chmury, lasy, a nawet i góry. Pożegnanie to ogólnie jest koniec nauk. Świetnie się bawiliśmy dzisiaj. I widzimy się, jak mnie znowu do tego zmuszą. A, i jeszcze zapomniałem o zabawie na koniec. Co to jest? Zła odpowiedź. To był zając.